Karum to bardzo bogata oferta kulek proteinowych, dipów i boosterów przygotowanych z myślą o tych początkujących karpiarzach, ale również o tych, którzy swoją przygodę z karpiarstwem już rozpoczęli dawno temu. Seria nowa została tak opracowana, by karpiarz mógł wpływać m.in. na strukturę, twardość, na zapach i na smak kulek. A wybór jest naprawdę bardzo duży. Kulki zanętowe, stworzone na bazie najlepszych dostępnych naturalnych komponentów. A działo się to wszystko przy współpracy z ichtiologami i czołowymi karpiarzami w Polsce. Spełniają kilka ważnych kryteriów. Nie przekarmiają ryb, wabią i na długo pozostają w łowisku. Betaina, aminokwasy i witaminy zawarte w kulkach firmy Karum z serii Nowa bardzo korzystnie wpływają na trawienie ryb. Z kolei czas ich rozkładu jest dużo krótszy niż w innych tradycyjnych kulkach zanętowych. Cechuje je o wiele intensywniejsza praca. Pełne rozpuszczenie trwa zazwyczaj kilka godzin, ale aromaty działają już po kilku chwilach. Przydatne na zawody, jak również na szybkie, kilkugodzinne wypady nad wodę. Dzięki unikatowemu systemowi obróbki termicznej podczas produkcji kulki zachowują swoje właściwości nawet kilka miesięcy po otwarciu opakowania. Kulki haczykowe z serii Nowa to wyłącznie naturalne składniki. To proteina, białka mleczne czy ekstrakt z drożdży z dużą ilością nasion, zwłaszcza konopi. Z pomocą dipa można modyfikować jej strukturę, sprawiają, że stanie się ona twardsza, przez co dłużej pozostanie na włosie. Boostery Nowa są produktem przemyślanym pod każdym względem. Ich odpowiednia gęstość sprawia, że dłużej utrzymują swe właściwości wabiące. Można korzystać z nich również w przypadku worków PVA, ponieważ ich receptura została oparta w głównej mierze na syropach i naturalnych wyciągach nierozcieńczonych w wodzie. Kulki haczykowe Pop-Up 2 w 1 to efekt pracy wielu światowej klasy karpiarzy. Podobnie jak w przypadku kulek tonących, również w przypadku pop-upów w pudełeczku znajdziemy dwie różne wielkości kulek. Mała oszczędność, a cieszy. Pelet haczykowy został stworzony w oparciu o m.in. olej roślinny. Wysoki stopień nasączenia atraktorami sprawia, że jest wyczuwalny dla ryb już w pierwszej fazie, tuż po wrzuceniu do wody. Dzięki technologii czas rozpuszczania jest wielofazowy. Utrzymuje się na włosie nawet do 10 godzin. Skuteczny jest w łowieniu nie tylko karpi, ale również sumów, jesiotrów oraz ryb takich jak klenie i brzany. Pelet haczykowy Soft to pelet dający szansę na złowienie dużego okazu tradycyjnymi metodami bez użycia przyponu włosowego. Dzięki swej niewielkiej średnicy ten 6-milimetrowy pelet nadaje się do łowienia wszystkich gatunków ryb. Pelet zanętowy, nowa receptura. To jeden z najtańszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych sposobów nęcenia. Nie rozpuszcza worków PVA. Został opracowany tak, by nie sycił żerujących ryb oraz pozytywnie wpływał na ich przemianę materii. Polecany na łowiska, w których ryby nie są przyzwyczajone do kulek proteinowych. Dobre nasączenie aromatami w połączeniu z przemyślaną strukturą sprawia, że utrzymują swe właściwości wabiące nawet przez 48 godzin w zależności od temperatury wody. Formuła oparta na witaminach, minerałach, ziarnach i białkach. W pudełku znajdziemy dwa rozmiary, 16 i 20 mm. Nowa Deep. Dopalanie przynęty to jeden ze skutecznych sposobów na wyróżnienie jej na łowisku. Znajdziemy tu tylko naturalne składniki, czyli aminokwasy i cukry. Nowy zapach i smak w wodzie często może nam pomóc w złowieniu tego rekordowego okazu. Z jego pomocą możemy wpływać na strukturę kulek, czyniąc ją bardziej twardszą, co ma diametralne znaczenie w przypadku, gdy nie chcemy zbyt często zmieniać przynęty. Często taka kombinacja okazuje się jedyną drogą do przechytrzenia karpia na danym akwenie. Booster przezroczysty to niezwykle praktyczna, aromatyczna zalewa, dzięki której przede wszystkim zwiększymy aromatyczność kulek, peletów czy zanęt. Skuteczna i polecana o każdej porze roku i w każdej wodzie. Wchłania głęboko i stopniowo uwalnia. Utrzymuje właściwości wabiące przez wiele godzin. Skondensowana moc aromatu została zamknięta w 300 mm butelce.